Siemano fanatycy 6 garów, dzisiaj będzie znowu o tym M54, aczkolwiek może nie tylko dla fanów BMW E46, ale ogólnie skupmy się na E46, bo tam występuje taki dziwny problem jak kangury, tak zwane kangury, nazwane potocznie kangurami. O co chodzi? Wbijamy bieg, chcemy ruszać, puszczamy sprzęgło, jest taki muł, potem jest takie szarpnięcie lub redukcja biegu na wyższy, na niższy, ogólnie na niższych obrotach, na niższych biegach, manewrowanie sprzęgłem, takie rzeczy. Ja już o tym kiedyś wspominałem, robiłem film o sondach, tutaj będzie się pokazywał, o sondach przed i za katalizatorem, że w pewnym sensie rozwiązałem ten problem u siebie, właśnie wymieniając dwie sondy za katalizatorem, bo jedną znalazłem trochę gorzej, tak jakby reagującą, może bardziej przymulała niż ta druga, więc wymieniłem dwie, tak powiedzmy zapobiegawczo. Wiem, że sąd się nie wymienia bez diagnostyki, ale stwierdziłem, że jeżeli moje auto tyle paliło oleju, te sondy mogą już być troszkę leciwe. Ten film jest takim filmem, można powiedzieć, zapowiedzią następnego filmu, który robiłem, można powiedzieć, przypadkowo. Ogólnie nudziło mi się i stwierdziłem, że praktycznie wszystko w tym samochodzie już robiłem, nawet z czyszczeniem katalizatorów. Ogólnie o co chodzi z tymi katalizatorami, tam właśnie wszystko objaśniłem w tym następnym filmie, więc wróćmy do problemu kangurów. No i jest to bardzo uciążliwy problem i wiele osób mnie pytało, nawet ostatnio ktoś w komentarzu pytał. Ja mówiłem ogólnie, że to jest powiązane z tym, że jest krokowiec, czyli regulator wolnych obrotów, jak i przepustnica. Tam jest przejście z otwarcia tego i zamknięcia tego i w ogóle. W pewnym sensie trochę zboczyłem z tematu, bo właśnie zapomniałem o tym filmie właśnie o sondach. Ale co się okazało, że wyczyściłem katalizatory czym? Wyczyściłem katalizatory pianką do DPF-ów ogólnie. Zaraz wam pokażę jaką. Nie żeby to była jakaś reklama, ale takie pianki można dostać wszędzie. To akurat w UK kupiłem firmy JMLM czy jakoś tam, DPF Cleaning Spray. Praktycznie to może być cokolwiek. Wiadomo, że w benzynowych nie ma DPF-ów, ale są katalizatory. Stwierdziłem, że to jest praktycznie to samo. Więc na próbę naprawdę kupiłem tą piankę, a tak szczerze to jeżeli ktoś ma jakiś inny samochód i chciałby wyczyścić katalizator, kiedy ten katalizator działa, ale powiedzmy, że jest może trochę przymulony, są dwie metody. Ogólnie wyciągamy katalizator i dużo jest na necie takich filmów teraz, że ludzie po prostu myją katalizator czymś, co odtłuszcza lub ogólnie usuwa sadzę, jakieś takie nagary. Zwykła benzyna ekstrakcyjna w sprayu, czy cokolwiek do czyszczenia gaźników, przepustnic, takie rzeczy, hamulców i lub nawet moczenie w sodzie kaustycznej, nawet to. Jeżeli ogólnie mówię jak działa, bo jeżeli jest wypalony, stopiony, pokruszony czy coś, no to jest złom, wiadomo. Ale jeżeli nam coś nie domaga, to możemy taką akcję zastosować i co się stało, że wyczyściłem bank pierwszy. Nic to nie dało, pojeździłem kilka dni, obserwowałem praktycznie obydwa banki i korekty były tak samo. Wyczyściłem bank drugi i to było bingo, bo tam zobaczycie, może nie zobaczycie wiele, ale objaśniłem to właśnie na zasadzie diagnostyki, korekt i takich rzeczy, trochę tam gadam. Także to jest taki, można powiedzieć, taki dual, podwójny filmik na temat tego problemu, bo tamten był praktycznie przypadkowo nagrany. A nie chciałbym, żeby było za długo, więc jeżeli macie taki problem, na pewno macie, bo piszecie do mnie codziennie o kangurach, spróbujcie po prostu odkręcić, z tamtej strony będzie wydech, tutaj nie ma wydechu, ale odkręcić sobie sondy lambda przed katalizatorem, czy tam pianki wpuścicie, czy cokolwiek, wiadomo, na zimnym, kiedy jest zimne wszystko, żeby nie popękało, nie strzeliło. I to będzie tyle. Odczekać, tamta pianka pisze, że odczekać można i potem można odpalać silnik bez problemu. Tak zrobiłem, wszystko działa, jest zajebiście. Kangury zniknęły, można powiedzieć, w 80%. Na pewno będę to jeszcze powtarzał. Na pewno pomyślę nad czymś innym, nad jakimś roztworem odkamieniającym, bo jak wiecie, są osady siarki i takie różne ogólnie wody, zamienia się to w kamień. I robiłem to już kiedyś właśnie, na tamtym filmie będę mówił o tym, czym to robiłem, jak to robiłem. I to tyle, także ci, co mają M54, borykają się z kangurami, spróbujcie wyczyścić katalizatory domowym sposobem, naprawdę domowym sposobem. I najlepiej jakbyście się odezwali na Facebooku, czy nawet w komentarzu, czy to coś pomogło, czy nie. Także trzymajcie się, dzięki, na razie, cześć.